Cześć, nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Dzisiaj przywództwo, które nazywam z tyłu. Jeżeli koń, przywódca ustawia się z tyłu stada, ma dużą kontrolę nad wszystkimi osobnikami, wszystko widzi, ma wpływ na rozpoczęcie ruchu stada, no ale już nie ma pełnego wpływu na to, w którą stronę ten ruch się odbędzie. Taka kontrola z tyłu daje możliwość użycia zębów, w związku z tym faktycznie jest silna. W jakich sytuacjach obserwowałam konie? Które właśnie uprawiały to przywództwo z tyłu. Na przykład widywałam często klacz alfę, która w upalne dni prowadziła konie do wodopoju. Wręcz popychała je nosem i stała nad nimi, dopóki nie zaczęły pić. Czyli kładąc po sobie uszy, szczerząc zęby, wymuszała picie. Ja tam gwarancji nie mam, na ile te konie piły, na ile, jak ja to nazywam, płukały sobie zęby. No, ale klacz osiągała to co chce, czyli wymusiła w określoną stronę. Trudniej oczywiście wymusić coś takiego na całym stadzie. Częściej to dotyczyło, przynajmniej to co ja widziałam, dotyczyło poszczególnych osobników. Natomiast taki rodzaj ustawienia się dominującego osobnika, czyli z tyłu stada, daje też sporo swobody takiej decyzyjnej. W którą stronę iść, i z dalszej odległości, czyli im dalej jest osobnik przywódca, no to jest dużo mniejszy wpływ oddziaływania jego. Natomiast cały czas widzi całe stado, jest w stanie w razie czego szybko zareagować i zmienić sposób przywództwa, bo to u koni jest niesamowite, że one bardzo szybko, elastycznie dostosowują. Swój sposób kierowania stadem do sytuacji i do tego, co się dzieje i w stadzie, i wokół. No i mam dla ciebie pytania rozwojowe do przemyślenia, do zastanowienia się. Ile kontroli potrzebujesz, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa? Na ile Twoja kontrola jest konieczna i potrzebna dla zespołu, a na ile wymusza zachowania dobre jedynie z Twojego punktu widzenia? Jak szybko jesteś gotowa, jak szybko jesteś gotowy zmienić swój styl przywództwa? Dzięki za dziś. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Pa!